Trudno jest nawet powiedzieć, wie ksiądz, że... Bo to dla mnie jest naprawdę ważne, nie? Jej odwaga. Jej odwaga, jej wszechstronność, jej siła, jej pasja. To jest kobieta z pasją. Pokój i dobro. Jestem Sista Bonaventura, Felicjanka. Aktualnie znajdujemy się w naszym klasztorze w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 6. Takim szczególnym miejscu, gdzie żyła błogosławiona Maria Angela. Miejsce szczególne dla wszystkich Felicjanek i wszyscy starają się tutaj po prostu nawiedzić to miejsce, zobaczyć miejsca związane z życiem matki. Ale oczywiście początek jej życia to jest Kalisz, 16 maja 1825 roku. Tam przychodzi na świat Zofia Kamila Truszkowska. Jest najstarszym dzieckiem swoich rodziców. Oczywiście tam za pierwsze lata życia, potem z rodzicami przeprowadza się do Warszawy. Jest dzieckiem bardzo wrażliwym, które dostrzega najbardziej potrzebujących i już jako mała dziewczynka stara się oszczędzać pieniądze i zyskiwać środki na to, żeby pomagać najuboższym. To w niej wzrasta. Oczywiście wzrasta też ogromna miłość do Jezusa, Jezusa Eucharystycznego. Wspomina właśnie, jak właśnie te chwile modlitwy, adoracji, świąt, kiedy trudno jej było opuszczać właśnie Jezusa, kiedy całym sercem trwała przed Nim. Więc wzrasta w niej ogromna miłość do Jezusa, do Maryi i wrażliwość na człowieka. I rozeznaje swoje powołanie. W pierwszym momencie wydaje się jej, że będzie wizytką. Ale oczywiście, kiedy mówi o tym rodzicom, mówi swojemu ojcu, słyszy nie. Słyszy nie i czuje się też taka zobowiązana, żeby zaopiekować się ojcem, który podupada na zdrowiu. I oczywiście słucha Boga dalej. Kiedy towarzyszy ojcu w podróży, znaczy do uzdrowiska Salzbrunna, potem podróżują po Europie, jest w Kolonii, to modląc się w katedrze w Kolonii, przeżywa takie doświadczenie, wie, że nie będzie wizytką. Ale właśnie co dalej? Czyli już dostaje pewne światło i dalej musi odczytywać tą drogę. Ma już 29 lat, kiedy w Warszawie zawiązuje się towarzystwo świętego Wincentego Apollo, które pomaga ubogim i oczywiście jest na pierwszej linii frontu. Nie chce być kimś, kto tylko z zewnątrz pomaga. I co jej przeszkadza? Że może tylko jakoś doraźnie pomagać. Ona chce więcej, nie? Dla niej po prostu bieda, ubóstwo, nędza to jest ogromne wezwanie, coś, co nie daje jej spokoju. Ona po prostu chce dać więcej i za zgodą ojca i przy jego wsparciu, ale też tego towarzystwa świętego Wincentego Apollo w Warszawie przy ulicy Kościelnej 10 wynajmuje dwa pokoiki i tam gromadzi sieroty. Wie, że właśnie nie ta doraźna pomoc, ale wychowanie, kształcenie, towarzyszenie, uczenie człowieka, tego, co najistotniejsze. Oczywiście ta myśl, to dzieło dojrzewa, czyli zaczyna się od tych dwóch pokoików i grupy tych sierot. Jeszcze na początku tam na noc przychodzą staruszki, które opiekują się tymi dziećmi. Potem przynosi się na stałe do tego domu. Towarzyszy jej kuzynka Klotylda Ciechanowska, więc przyjmują habity franciszkańskie. I 21 listopada 1855 roku przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej ofiarują swoje życie Jezusowi, znaczy na ręce Maryi, dla spełnienia woli Pana Jezusa. I to jest początek, nasz początek, który potem nabiera ogromnego dynamizmu, dlatego że do nich przyłączają się wkrótce kolejne młode dziewczęta. Zgromadzenie naprawdę ma ogromne tempo rozwoju. W Warszawie oczywiście główną siedzibą zostaje Biblioteka Załuskich. Wkrótce też obok tej gałęzi czynnej rodzi się też gałąź kontemplacyjna. Siostry naprawdę prowadzą wszechstronną działalność. Chodzi o pracę z ubogimi, prowadzą katechumenat, dom pokutnic, odwiedzają więźniów, prowadzą rekolekcje. Potem oczywiście w niedługim czasie powstaje około 25 placówek, takich ochronek
szczególnie tam na terenach wschodnich. I tą naprawdę taką szybką działalność zatrzymuje moment właśnie wybuchu powstania styczniowego. Właśnie matka mówi, żeby pomagać. Powstańcy zbierają rannych, zarówno Polaków, jak i Moskali. Udzielają pomocy, wszystkie ochronki zostają zamienione na szpitale polowe. I oczywiście przez to swoje zaangażowanie zostają ukarane. Ponoszą konsekwencje, oczywiście jest ukaz carski, zgromadzenie przestaje istnieć, siostry mają powrócić do swoich domów. Oczywiście matka Angela z klauzurą udaje się do Łowicza. Tutaj w Krakowie na Mikołajskiej jest jedyny dom w Galicji, który opatrznościowo właśnie istniał, bo od tego domu zaczął się kolejne odrodzenie już tu w zaborze austriackim. Część sióstr była stąd, niektóre się przedostawały i zgromadzenie tutaj na nowo zaczęło się rozwijać. Matka Angela tęskni za siostrami i przybywa tutaj na Smoleńsk 20 stycznia 1870 roku. Zamieszkuje w tej celi tam na Rożnej. Do 44 roku życia jest jako założycielka, fundatorka i generalna, przełożona generalna zgromadzenia, chociaż zawsze mówi, że przełożoną generalną, fundatorką, tą najważniejszą jest Matka Boża. I kiedy już właśnie choroba, głuchota uniemożliwia jej zarządzanie zgromadzeniem, odchodzi w cień, ale mówi, że matką nigdy nie przestanie być, czyli nie ingeruje w to, co się dzieje, natomiast ciągle czuje się matką, która kocha zgromadzenie, przeżywa to, co się dzieje, modli się, jest z siostrami. I w tym czasie adoruje Pana Jezusa, zajmuje się ubieraniem ołtarza, wystawienia. To jest właśnie też piękny element jej życia. Miłość do Jezusa Eucharystycznego i ogromne pragnienie, żeby Felicjanki mogły adorować Pana Jezusa, żeby miały przywilej adoracji. I ten przywilej otrzymują siostry w 1822 roku. Ostatnie lata życia Matki Angeli są naznaczone cierpieniem, szczególnie przez chorobę raka. Natomiast świadkowie mówią, że do końca była zatopiona w modlitwie, pełna ciszy i pokoju. Lekarz bodajże powiedział, że tak umierają święci. Nie opuszcza też jej taka wewnętrzna noc ciemności. Kocha Boga niesamowicie, jest gotowa dla Niego wszystko oddać. I też tak bardzo mi utkwiło w pamięci to, co mówiła pisała do jednej z sióstr, że no właśnie miłość bez, że cierpienie jest tak niesprawdzianem miłości, że nie można powiedzieć, że się kocha wtedy, kiedy człowiek nie przyjmie trudu. Że to jest po prostu sprawdzian, że naprawdę Boga kochamy. I ja ten egzamin w życiu zdała w sposób rewelacyjny, bo rzeczywiście wiele lat jej życia to było doświadczenie takiej ciemności duchowej. I było jednocześnie takim potwierdzeniem, jak bardzo Boga kocha. Całkowicie była dla Jezusa, Jezusa Eucharystycznego. No i to szczególne miejsce związane z życiem matki, ogródek Matki Angeli, gdzie miejsce, które upamiętnia właśnie ten ostatni etap jej życia, kiedy już hodowała kwiaty, którymi stroiła ołtarz Pana Jezusa. I z tego, co pamiętam, to chyba w ostatnim Boże Narodzenie, kiedy modliła się, to właśnie Pan Jezus dał jej taki znak, że to jest właśnie ostatnie Boże Narodzenie, które przygotowało ołtarz dla Niego i kwiaty, że to życie jej dobiega kresu. Czyli Pan Jezus dał jej taki znak, takie światło, że to jest właśnie to ostatnie święto Bożego Narodzenia, kiedy przygotowała Mu kwiaty. Czemu Święty Feliks? Kiedy Matka Angela właśnie gromadzi te dzieci na Kościelnej, w tym pierwszym domu, to w trakcie przechadzek po ulicach Warszawy
przychodzi na modlitwę na ulicę Miodową do kościoła Ojców Kapucynów pod figurę świętego Feliksa. I tam się po prostu modli z tymi dziećmi. I ludzie z Warszawy tak spontanicznie nazwali te pierwsze siostry siostry od świętego Feliksa. I potem, właśnie kiedy była kwestia ustalenia nazwy zgromadzenia, te siostry przyjęły to jako znak opatrzności Bożej i przyjęły właśnie siostry świętego Feliksa z Kantalicją. Co mnie bardzo pasjonuje w Matce, kiedy właśnie patrzę na jej życie, jej odwagę, jej twórczość, rozeznawanie znaków czasu. Czyli zaczyna się od tego, że ona widzi biedę. Ale w ogóle, kiedy tworzy zgromadzenie, to towarzyszy ta myśl tego odrodzenia. Polska jest pod zaborami, ale ona wie, że Polacy potrzebują odrodzenia, tego duchowego, moralnego odrodzenia. I ona właśnie wchodzi w ten nurt, żeby właśnie od podstaw podnosić wiarę, wychowanie. To, co mi się właśnie podoba, to jej odwaga. I dla mnie to jest taka myśl rewolucyjna, że ona jako właśnie kobieta w habicie widzi tak szeroko problem tego odrodzenia Polski. Czyli kocha Boga, kocha ojczyznę, kocha człowieka i podejmuje te działania właśnie na tych różnych polach. Nie ma wyzwania, któremu chyba matka mówiłaby nie, jeżeli chodzi właśnie o to, żeby przekazać światu Jezusa, żeby pomóc ojczyźnie. Kim dla mnie jest Matka Angela? Jest matką, która jest blisko, może nawet szczególnie przez, nie tylko ze względu na ten dom, ale każda chwila adoracji, trwania przed Jezusem jest też taka przypomniana świadomością, że tej miłości, którą ona miała do Jezusa, i tej jej bliskości, że ona ciągle przed tym Jezusem trwa i uczy tego trwania przed Jezusem, ale też jest matką, która jest matką wielkiej wiary i ma taką świadomość, że opiekuje się nami, że jest, bo to jest jej dzieło, nie? To jest jej dzieło, które ukochała, które żyła, więc po prostu jest blisko. Kolejna rzecz to właśnie ta jej twórczość i pasja. Nie można być Felicjanką, która nie jest ewangelizacyjna, która nie chce nieść Jezusa, po prostu jej życie, jej działalność od początku pokazuje, że życie musi się spalać. Jej życie się spalało wtedy, kiedy była jeszcze w tym życiu aktywnym, twórczym. I wtedy, kiedy odeszła w cień, ale to ciągle była taka całkowita ofiara modlitwy, adoracji, cierpienia, tego przyjmowania ciemności wewnętrznej i troski, żeby ten ołtarz, na którym Jezus jest wystawiony, był piękny. Żeby jego chwała wzrastała. W momencie, kiedy zgromadzenie otrzymało informację o kasacie, to matka Angela mówi, że że ciągle jesteśmy Felicjankami, że przeszkody, trudności są po to, żeby nas wzmacniały. Ona widzi przyszłość zgromadzenia. Będzie być opoką, na której będą budować kolejne pokolenia. Zresztą mówię, że czuła się matką czy każdej siostry i zgromadzenia, kiedy już nie była generalną, kiedy miała, powiedziałem przez ojca Honorata, że ma nie ingerować, że ten etap jej życia się zamknął, kiedy ona podejmowała decyzję odnośnie zgromadzenia, to mówiła, że matką nigdy być nie przestanę. Że zawsze, czy są jeszcze jedne jej słowa, kiedy mówi, że czy z bliska, czy z daleka, zawsze będę obecna. Zawsze będę o was myśleć, zawsze będę wspierać was modlitwą. To jest jak zapisana w jej liście obietnica, że
czy z bliska, czy z daleka, ale zawsze przy Was.